Marta wygrała The Voice'a, ale najlepszą piosenkę miał Wiktor. Dlaczego taki dysonans jest w tym wyborze, jeśli chodzi o osobę, która wygrała, versus piosenka najlepsza? Trudno mi jest powiedzieć, bo też słuchacze są bardzo zróżnicowani, jeśli chodzi o radio. Jedni słuchają takiego radia, inni takiego. I te radia też puszczają różną muzykę. Więc bardzo jest mi trudno powiedzieć, jak gdyby określić w jakiś sensowny sposób taką różnicę. Natomiast rzeczywiście piosenka Wiktora Dyduły okazała się najbardziej trafną, jeśli chodzi o stacje radiowe. I bardzo się cieszę, trzymam za niego kciuki, bo ta piosenka jest rzeczywiście fajna. On jest bardzo utalentowanym, superowym chłopakiem. Trzymam za niego kciuki, żeby mu się powiodło i żeby nie rezygnował z tego i nie poddawał się i szedł do przodu, bo naprawdę to jest fajny facet, który przede wszystkim pisze dobre piosenki, więc myślę, że ma szansę zostać na scenie na dłużej. Albo na zawsze, tego mu życzę.